Cześć, z tej strony Rafał i Aneta z Quality Property Education. Właśnie jesteśmy w drodze do Mansfield. Do naszego kursanta Rafała, który podnajął swoją pierwszą nieruchomość. Jedziemy właśnie, żeby zobaczyć tą nieruchomość, zobaczyć ile ma pokoi, jak ona wygląda, na jakim etapie jest remont, ale również jedziemy dowiedzieć się od Rafała kilku informacji, które mogą być dla Was pomocne, takich jak ile miał odzewu od landlordów oraz jak wyglądały negocjacje z landlordem. Także zapraszamy serdecznie, będzie bardzo ciekawe wideo. Jesteśmy właśnie przed nieruchomością Rafała. Tutaj widać, że bardzo dużo się dzieje. Rafał na nas czeka. Cześć! Cześć! Zaskoczyliśmy Cię, co? Cześć! Cześć! Miło Cię znowu zobaczyć. Dzień dobry. O, cała rodzina zasięgnięta. Cześć! Witam. Rodzina pomaga w remoncie. Cześć! Wszyscy robią. Tutaj partner biznesowy Rafała. Ten przystojniejszy, mądrzejszy. Mówi się przystojniejszy, mądrzejszy. Tak wyglądają początki. Tak, na początku zawsze każdy robi samemu, my też. Ale później się już wszystko zleca, więc... Potem już jak chłopaki... Już mamy zamiar zlecać. Tak, to jest właśnie dobry... Dzisiaj był ten chłopak, którego mieliście w drzwiach. To był jeden z naszych przyszłych... budowlańców. Pracowników. Tak, to jest już licencjonowane HMO. To już ma licencję, będziecie ją po prostu przenosić na siebie. Tak. Super. I ile osób będzie tutaj mieszkało? Tu jest 6-pokojowy HMO. 6 bedroom HMO. Super. Masz taki budżet planowany na wydatek na remont tej nieruchomości? My zaplanowaliśmy sobie budżet w granicach 7 000 funtów. Na remont całkowicie. To dość sporo jak na referent, ale tak jak mówisz, to jest 6-bedroomowe HMO i jednak na 5 lat opłacać taki wydatek, bo też się nam to szybciej i to jest 6 osób, znacznie szybciej się to zwraca. Po pierwsze to, no dobra, to jest, tak masz rację, to jest wydatek. Co prawda, no pewnie, no my próbujemy te koszta w jakiś sposób, dużo robimy sami, próbujemy te koszta jakoś zniwelować, ale przez to, że my w momencie podpisania umowności, w ogóle negocjacji w wynajęcie tego domu, te 220 funtów miesięcznie z czynszu obcięliśmy, więc ponad 2000, no, prawie 2500 nam jakoś tak rocznie już zaoszczędziliśmy na czynszu. Na okres 5 lat to jest i tak już na czynszu 10 000 zaoszczędzone, więc automatycznie kwota zainwestowana już nam się zwróci przez cały okres. A poza tym standard pokoju będzie podniesiony, więc ten koszt wynajęcia też będzie troszeczkę inny. A jednak ludzie patrzą na to, nie będziemy okłamywać, ludzie patrzą na to, żeby to wyglądało przyzwoicie, tak? Po to robimy to drugą łazienkę, po to, takie małe przeróbki robimy, po to, żeby ci ludzie byli zadowoleni, żeby kwotę, którą ustalimy za wynajem pokoju, nikogo nie przerażała i żeby ci ludzie powiedzieli, nie no spoko, ja mogę za to zapłacić, bo jest to. Będę stał w kolejkach do palety, zapłacę więcej. Dokładnie. Tak, ten dom jest tak naprawdę przez jakąś taką małą wytrwałość i znalezienie kontaktu do człowieka, który zajmuje się nieruchomościami tu na terenie Mansfield, jest Polakiem. Gdzieś moja żona znalazła informację, ogłaszała się jakaś dziewczyna, że ma dom do wynajęcia. I w sumie moja żona mi przesłała link do tej informacji, ja zadzwoniłem, okazało się, że miałem się spotkać z tą dziewczyną, tylko że ona wyjechała do Polski i mnie umówiła ze swoim chłopakiem, wtedy jeszcze. Okay. No jak się okazało, to ten człowiek prowadzi swoją agencję nieruchomości, ma ileś tych domów i w sumie do mnie nam zaoferował ten dom, powiedział, że on w sumie ten nie potrzebuje takiego dużego domu, jak chcemy, to nam może skontaktować z właścicielem i możemy ten dom sobie zabierać i... Aha. No i wyszło tak, że dalej współpracujemy, bo mamy następne możliwości od niego i od tych właścicieli w sumie, bo oni mają, bo to jest inna taka jakby agencja, która współpracuje z inwestorami i oni mają ileś też budynków, które po prostu nawet już zanim my podpisaliśmy cokolwiek na ten dom, to już pokazywali nam 3 inne domy. Kolejne. No bo to jest często taki właśnie efekt kuli śniegowy, jak już się podnajmie tą pierwszą nieruchomość, to później często tutaj landlordzi mają po kilka domów i my sami z własnego doświadczenia wiemy, że mamy landlordów, którzy nam też przekazywali kolejne nieruchomości, widząc to, co już robimy na ten moment, nie? Dlatego to jest takie fajne, że... to jest tak, że jak pokazaliśmy zdjęcia, to w ogóle którego dnia tak pewnie muszą przyjść, jak przyjdą zobaczyć, to po prostu już będzie dużo łatwiej, bo oni będą wiedzieli, że to, co my zaproponowaliśmy, jest prawdą. I już działa. I to działa, to powiedzą, okej, to czym ja mam się przejmować? Bierz to wszystko, resztę i rób co chcesz, nie? Dokładnie, dokładnie. Bo i tak wiem, że zrobisz to dobrze, nie? Więc to tak działa, no działa to na zasadzie. Czyli pierwszy krok jest najtrudniejszy, nie? Podnajęcie tej nieruchomości, znalezienie tego landlorda, jak już to się ogarnie, to już później jest dużo łatwiej, nie? Dokładnie. Rynek lokatorów wasz? Polacy pracujący, normalni Polacy. Lokatorów już mamy. Ciągle przychodzą do nas ludzie, kiedy się można wprowadzać, czy nie mamy jeszcze innych domów. A powiedzcie jeszcze, jaki zakładacie tu cash flow z tej nieruchomości ogólnie? Około przy pełnym obłożeniu w okresie zimowym, gdzie zakładamy średnią zimową najwyższą, to 1400 do 1600, w zależności od tego, czy uda nam się studenta na dom sprowadzić, czy nie. Może nie szedł. Ale cash flow, no niesamowite chłopaki, gratulacje. Między 1400 a 1600 w okresie zimowym, no to jest mega fantastyczne. My myśleliśmy... się do Mansfield! My myśleliśmy, że zostańcie w Liverpoolu. W Liverpoolu to my takich cash flowów nie mamy. My myśleliśmy, że jak zarabiamy 1100 na jednej nieruchomości, to jest dużo, ale 1400 to brawo, naprawdę to jest super sukces. Brawo, gratulacje, no naprawdę. Widzę, że świetlaną przyszłaś dla was podajnie. Musieliśmy. Trzech się zbiera, po prostu z nami rozmawiać, bo ma następne 3 domy, które chce nam oddać, po prostu oddać, nie? No. I to jest takie, no, tylko że to trzeba wszystko przerobić. Wszystko trzeba przerobić. Czy wyobrażałaś sobie, że tak będzie, zanim poszedłeś do nas na kurs? Czy myślałaś, że to jest tak proste? Myślałaś, że będzie trudniejsze na pewno? To znaczy, to się wydaje trudne przed tym, jak zaczniesz, tak? A jak już zaczniesz to robić, to później się okazuje, że nie jest to takie skomplikowane. Dokładnie tak jak powiedziałeś, bo to się wydaje... Nie do przeskoczenia, a później jak zaczyna się to robić, to... Jak to zrobić i tak dalej, ale no między innymi właśnie są taki kurs jak wasz, to właśnie pokazuje, że... No to się da. Ale skoro... Oni dali radę, to się udało, tak. Okej, dobra, inny rynek, dobra, okej. Inne miejsce, no ale tak naprawdę ten rynek jest wszędzie, tak? Tylko trzeba po prostu chcieć. Odpowiednio do tego podejść, tak, nie? Tak, trzeba chcieć. Wiadomo, trzeba poświęcić trochę swojego czasu. Też nie będę okłamywał, że pracując na etacie ja też zalewałem nocki, no bo... No nie jest lekko, nikt nie mówił, nikt nie mówił. Tak, nie w tym sensie proste właśnie, nie? Sprostuję, że to nie jest proste, że trzeba się do tego przyłożyć, nie jest tak trudno znaleźć zmotywowanego landlorda i podnająć tą nieruchomość. Cały proces, wiadomo, wymaga pracy, wymaga zaangażowania przede wszystkim, bo nie jest to sztuką zrobić kurs i potem nic nie zrobić i narzekać, że nic się nie dzieje, bo trzeba jednak włożyć do pracy. Tak jak po godzinach po pracy, tak samo my byliśmy oboje na etatach i pracowaliśmy po godzinach, żeby to zdobyć, ale my działaliśmy aktywnie i ja nad nieruchomością. Dlatego podnajem jest bezpieczną formą inwestycji na dzień dzisiejszy, bo też można zawsze w każdej chwili się wycofać, tak? Polecam się podnajem? Tak, jak najbardziej. Na początkujących zwłaszcza, nie? Tak jak ty, Rafał, uczysz się teraz, także pewnie znacznie lepiej jest uczyć się na tym podnajętym domu niż na swoim własnym. Nie, no ale wiadomo, że podnajem jest dużo łatwiejszy na początek, bo przede wszystkim potrzeba jakichś pieniędzy, żeby zacząć, tak? A jeżeli jeszcze się znajdzie drugą osobę, z którą można to robić, to nawet koszty remontu są de facto połowę mniejsze. Przyszedł do mnie i mówi, ja pierdzielę, ty jesteś przystojny, inteligentny. Ja chcę z tobą współpracować. Nie pierwszy, ale okej. No super, no w takim układzie to można pracować. Nie jest śmiech, nie jest zabawa, ale też jest konkretny, nie? Jesteście oboje konkretni i super. I widać rezultaty, tak? Widać, że Michał jest bardziej menadżerem i ogarnia wszystkie sprawy związane, takie, których ja nie bym nie ogarnął, a ja bardziej manualnie robię. Znaczy Rafał jest bardzo dobry w szukaniu jakichś okazji. Nie chodzi tylko o domy, o sprzęt, o materiały. Tak. Aha, to taka a ja się raczej od strony zarządzania zajmuję, jeżeli chodzi o finanse, o negocjacje. Znaczy bezżonnie można nam zrobić zbyt wiele tutaj, jeżeli chodzi o kolory, wystrój, firanki, karnisze, absolutnie zakaz. Ja bym nie... No to jest ekipa 4-osobowa w takim razie, a nie 2-osobowa, tak? Z której jeszcze żaden udział. No to super. Ja nie ryzykuję podbitego oka. Landlord pewnie po prostu machnął ręką, ludzie róbcie co chcecie, tak? Czy on dał jakieś wytyczne, co możecie, co nie możecie? Nie. My mu powiedzieliśmy, co zrobimy. Tak, on nie ma... I powiedzieliśmy, że to jest cena, jaką my proponujemy, nie ma żadnej dewiacji od tego, co my zaproponujemy. Były próby negocjacji, jakby... Próbowali negocjować. Połowę zainwestował. Nie. Próbowali negocjować po prostu. Żeby coś tam dodał do remontu, ale trochę więcej, żebyście dali miesięcznie i nie zgodziliście się na to. No to dla was jest lepszy układ znacznie, nie? A ten landlord ma jakieś inne nieruchomości? Tak, to jest bardzo zamożny człowiek. Aha, i jeszcze możliwe, żebyście mieli od niego, no to... Na ulicy chyba naprzeciwko ma jeszcze ten dom. Gratulujemy serdecznie, że wam taki dobry się deal znalazł i tego jeszcze, że oczywiście będzie to owocowało w przyszłości, bo tak jak nam mówił Rafał, jeszcze jest dużo tam już w pipeline ustawionych w kolejce nowych domów i... Szczerze mówiąc, jest to najmniejsza inwestycja z tych, które mamy w portfolio swoim teraz. Szukamy tylko inwestorów, zaczniemy szukać inwestorów, bo tylko to zamkniemy na spokojnie. To możecie tutaj teraz zaapelować do inwestorów, bo ten film pójdzie gdzieś w YouTube, to... To znaczy tak, budżet będziemy określać na tamtą inwestycję. Jest to duża inwestycja, bardzo. Chcemy z bloku, który ma 14 pomieszczeń, zrobić kolejne 4 do tego. Okay. I zacząć to wynajmować. I to też będzie w podnajmie, tak? Jeszcze nie wiemy, czy będzie short-term, czy będzie to zwykły podnajem długoterminowy, tak jak tutaj. Tak. Nic nie jest dopięte, są to tylko rozmowy na razie. Na razie rozmowy, negocjacje. Ale bardzo chcą nam to dać. Bardzo. Zdesperowani są. Jak będziecie mieli wszystko już spakowane, to będziecie szukać inwestorów. Także jakby co do... Ktoś zainteresowany, to przekażemy kontakt, jakby ktoś chciał zainwestować tutaj z panami, prężnie działają, także na pewno super inwestycja. Bo mamy też inny projekt, gdzie też mógł być inwestor, żeby to szybciutko zamknąć. Jest tego trochę, to już jest pracujący biznes, który tylko po prostu wystarczy podpisać dokumenty i przejąć. Aha. Dobra, jeszcze to jest taką rzecz, także... Nie, ja też tak chciałam to nakreślić, tak jak mówię, wydałeś na ten kurs tam te 500-600 funtów, a tutaj masz jedną nieruchomość i ona ci się zwraca i potem masz te z kolego na pół 1400, 1600 i już jest po prostu. To jest jakby część inwestycji, którą ty włożyłeś i to po prostu... Ja nie patrzę w ten sposób, bo dla mnie zainwestowane pieniądze w siebie, czy w kurs, to jest tak naprawdę, to nie jest zainwestowane pieniądze, to nie jest... Nie można tego podkładać tak, że ja dałem wam pieniądze, wy jesteście bogatsi. Nie, to jest inwestycja na samą siebie. Jeżeli chcę to robić, to wiadomo, trzeba się czegoś nauczyć od ludzi, którzy więcej wiedzą. Dokładnie. Jeżeli tak, dużo ludzi się waha, dużo ludzi mówi, też próbuje to. Jeżeli ktoś jest zdecydowany, że chce bronić w tym interesie, to po prostu nie powinien w ogóle myśleć, powinien to zrobić. Dokładnie. Znaczy warto, tak? Polecamy? Polecasz? Tak, ja polecam kurs. Polecam. Ja polecam kurs na spotkaniu. Nie mogę powiedzieć, że polecam kurs zarządzania produkowym, przepraszam, jeszcze, ale kurs podnajmu całkowicie ja z czystym sumieniem polecam, bo po kursie dostałem kopa, bo poznałem was, doszedłem z kursu, skoro ludzie, którzy też pracowali na etacie, potrafili to zrobić i dali radę, to... No to czemu nie ja? Dlatego dziś jesteśmy w twojej pierwszej podnajętej nieruchomości. Gratulacje serdeczne. Tak, jesteśmy tutaj w kuchni. Możesz powiedzieć, ile tutaj zrobiliście? Znaczy, w kuchni samej. Kapelki były to jest tam jakiś gumolamy, będziemy dopiero to podnosili, będziemy sprawdzali, jak to wygląda. Ale w samej kuchni tyle, że po prostu przenieśliśmy drzwi. Bo drzwi do ogrodu były tutaj w tym pomieszczeniu. Tak jak tutaj teraz płytki są położone, jest zrobione pod łazienkę, tu były drzwi do ogrodu, i była tylko sama toaleta. A z tego względu, żeby chcieliśmy zapewnić jakiś komfort tych powiedzmy mieszkającym ludziom na parterze, ponieważ sam dom w samym zamyśle miał chyba złe rozgraniczenie, bo na piętrze była tylko łazienka, a na dole była toaleta. I ostatni pokój na strychu miał łazienkę z prysznicem. I to było takie nieużytkowe, no bo naprawdę ludzie z piętra, żeby zejść do toalety, musieli biegać na dół, więc doszliśmy do tego, że zamkniemy drzwi tutaj w tym pomieszczeniu na ogród, przeniesiemy ją na inną ścianę, a po prostu w tym pomieszczeniu założymy dodatkowy mały prysznic i będzie de facto prysznic z tą łazienką. Super. A u góry na piętrze łazience zlikwidujemy wannę i dołożymy toaletę po to, żeby właśnie też była toaleta z prysznicem. Aha, czyli dwie łazienki. Żeby tak, żeby stworzyć dwie osobne łazienki z prysznicem funkcjonalne całkowicie, a nie żeby biegać między piętrami, żeby... Dlatego... Moglibyście kupę kasy spakować i wszystko wytynkować, tak. Zrobić... Ale też ucinaliście dużo po drodze, nie? Żeby na to uczyć. To jest bardzo właśnie mądra decyzja, żeby nie wpakować tonę pieniędzy. No to właśnie tam czyste, schludne, nie muszą być proste ściany. Ważne są białe, zadbane. I to się liczy, także... No, żebyśmy to zrobiliśmy proste, nie? Każdy to chciał, my też byśmy... To prostowaliśmy tylko... Podaje jest nas specyficzny, że po prostu te nieruchomości są stare, no i no nie będziemy pakować czyjąś nieruchomość, nie naszą. Może za jakiś czas, jakby miała przejść na nas, to może byśmy tak. Wtedy zrobił się to jakiś nowy remont, całkowicie inny, nie? Za jakieś 3 lata będziemy próbować się kupić. Tak, wtedy ewentualnie, jeżeli macie na to czas, albo tej pieniądze, wtedy możecie coś zrobić. Nie, to działa, to działa. Yes. Pokażcie nam jeszcze te sypialnie, fajne mają rozmiary chyba z tego, co widzę. Nie no, sypialnie są ogólnie... Ale wszystkie pokoje są ogólnie duże. One są duże, one spełniają wszelkie standardy. Fajne drzwi szare, tak? Myślę, wszędzie? Znaczy, tak, bo doszliśmy do tego, że wszędzie zrobimy najbardziej bezpieczne kolory szare, bo do tego łatwiej dobrać ewentualne dodatki. Mówiąc, doszliśmy do wniosku, dziewczyny. Tak, tak. No właśnie, przepraszam. A tutaj dać się jakiś udział, tak? Tak, na tym etapie. Nie, także to żony powiedziały, tak? Tak. Powstrzymujemy się ze słowami takimi, mam zamiar zrobić taki kolor, albo taką firankę, taką... Kolory to jednak tak. Absolutnie. Bardzo fajne te smogły teraz właśnie innej styli, ciemnymi drzwiami. A te zamykacze to były już tutaj? Tak. Zostawiacie je? Zostawiamy. One działają, tak? Wszystko w porządku. Już poznaliśmy, już wydaliśmy wszystkie kody nawet. Tak? Mamy wszystkie kody do wszystkich drzwi. Dużo właśnie kosztów Wam odpadło, jeżeli chodzi właśnie tak, o drzwi przeciwpożarowe, alarmy przeciwpożarowe, właśnie te zamki, bo to jest dość duży koszt zawsze przy takich tak. Remontach, a jednak tutaj jest to już zrobione, więc macie z głowy, nie? Tylko to po prostu sprawdzić, dopilnować, żeby to działało, żeby to było zgodne ze standardami i można działać, nie? Macie jeszcze jedno piętro? Tak, to jest jeszcze strój. To jest historia, tak? To jest super pokój. Myślę, że nie był taki super przed. No teraz to był teraz to jeszcze wygląda, bo wcześniej to... Tutaj zamiast drapać ściany czy je zbijać, to po prostu dołożyliśmy płyty regipsowe. Gdzie nie gdzie. W niektórych miejscach, jak no, na przykład to, co prawda nie jest to zrobione, bo nie wiadomo jakiego standardu robiliśmy sami, ale... Wiecie, ale żeby to lepiej nie wyglądało, tak. Tak, no i no, ten pokój był straszny w stanie na początku. To jest coś takiego, że jak nasza pierwsza nieruchomość, tak samo było po prostu strasznie z tym tynkowaniem, z krzywymi ścianami. Także my też tam coś tam tynkowaliśmy. Też nam więcej wydaliśmy właśnie pod pierwszą nieruchomość, ale warto, nie?